w oświadczenia i komunikaty. Tu chciałem ja rozpocząć, ponieważ zostałem zobligowany przez Komisję Infrastruktury do przygotowania krótkiego wystąpienia Rady Miasta w sprawie komunikacji i udało nam się uzyskać po pierwsze podpis pod anonimowym pismem, które zostało doręczone, które jest podstawą i na dobrą sprawę nie będziemy rozwijali szczegółowo, przynajmniej proponuję nie rozwijać szczegółowo, tylko żeby to było załącznik. I pozwolę sobie na przedstawienie takiego adresu do, znaczy pisma do ZIT, Rada Dzielnicy 9 Agentów Rekwalenckich po pozytywnym zaopiniowaniu w dniu 4 października 2013 roku przez Komisję Komunalną Ochrony Środowiska przesyła pismo pana Krzysztofa Lupara z prośbą o rozpatrzenie możliwości dokonania proponowanych rozwiązań w komunikacji na wskazanym terenie w załączeniu pisma mieszkańca. Jeżeli państwo uważacie, że coś powinniśmy poszerzyć, to w ramach poprawki możemy wtedy... Chodzi kolega, znaczy mieszkaniec Lupar proponuje, znaczy wskazując na brak takiego skomunikowania... Chodzi o ulicę z Dunów, mieszkańcem z Dunów. Z dalej te dojścia. Proponuję tutaj dosyć szczegółowe rozwiązania. Chodzi o miejską komunikację. Znaczy nie, na miejską komunikację. Miejską. Proponuję wprowadzenie tej komunikacji. Proponuję komunikacji miejskiej. Ja, jeżeli nie aż to ja, to przekażemy Komisji też Polityki Społecznej, żeby się zapoznać z tym pismem. Natomiast pismo w całości, z uwagi na to, że są tam pewne szczegóły i nie opłaca nam się z tego po prostu to kolejnowa syntetyzować, przekazuję w całości i jeżeli państwo uważacie to pismo, to proponuję, znaczy po dyskusji przegłosować. Czy są jakieś uwagi? Jeżeli nie, to proszę o przegłosowanie treści tego pisma przedstawionej przeze mnie. Kto jest za? Proszę państwa, czy ja... Nie wiem, o co chodzi. Ale ja nie wiem z tego zapoznać, chodzi o to, co powiem tak, uprzejmie, ja tylko powiem, o co chodzi. Już uprzejmie zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji związanej z komunikacją miejską w części Bory Kwańskiej, teren od ulicy Kobiezińskiej do ulicy Zakopiańskiej. I tak to wskazuje, w stanie obecnym wskazuje na to, że obecny rozwój teren obsługiwany tylko przez jedną linię autobusową numer 151. Która zaspokaja potrzeby jedynie tych mieszkańców, którzy zamieszkują w ulicy Żywieckiej. Ulicy, znaczy mieszkańcy na pozostałych ulicach, czyli dalej mieszkańcy z Dolu czy Podkańskiej, tą komunikację, że tak powiem, tej komunikacji są pozbawione. Wskazuję tutaj na ilości nowych mieszkań, perspektywę kolejnych 200 mieszkań. Mówię o dojściu 15-20 minut, to jest minimum dla sprawnej osoby fizycznej, 1,5 kilometra. Wskazuje, że to są to odległości między 1,5-3 kilometra. I teraz tutaj proponuję stworzenie nowej linii autobusowej. Więc ja tej, trudno nam to syntetyzować, zmianę trasy istniejącej linii autobusowej. I podkreślam tu korzyści wynikające z prowadzenia zmian trzech punktów. To już teraz wiadomo, co tak. I teraz my, nie chcąc, że tak powiem, wybierać z tego lepsze lub gorsze, przekazujemy całe pismo i żeby zikić się na tym pochylił. No konkretnie pan zapowiem. Dziękuję. Jaka na początku będzie reakcja? Dziękuję. Ciężkie ożywanie. Dziękuję wobec tego, czy mogę wobec tego czy w dyskusji? Ja chciałam jeszcze, jeżeli to akurat mnie bardzo interesuje ten temat, bo rzeczywiście ja akurat mam tak do Kobierzyńskiej jeszcze w miarę do autobusów, no rzeczywiście jest to czarna dziura na mapie komunikacyjnej i to jest tak trochę, że jakby no, przepadł trochę ten teren przy okazji uruchomienia tramwaju, który no, przyspieszył bardzo sporą część Ruczaju. Natomiast no, tak się wzięło pod uwagę, że skoro już jest tramwaj na Ruczaj, no to jakby cały szeroko rozumiany Ruczaj z tego tramwaju może korzystać, nie biorąc pod uwagę tego, że są takie zakątki. Również uważany być może potocznie za Ruczaj, z którego dojście do tej linii tramwajowej zajmuje ponad 20 minut i jest to między innymi taki obszar, właśnie ta część wokół Falańskiego, o której tutaj mówimy. Też jakby można dochodzić do jakichś autobusów, które jadą ulicą Kobierzyńską, które też są tylko jakimiś tam liniami aglomeracyjnymi albo gdzieś tam dojeżdżającymi tylko do Łagiewników, więc to jest do Łagiewnik, przepraszam, więc to jest tylko jakieś tam częściowe rozwiązanie, więc jak się tak popatrzy na mapę, no to jest to faktycznie dosyć blisko centrum, tak sobie patrząc z góry, natomiast chcąc już do tego centrum dojechać, to się okazuje, że się trzeba przynajmniej dwa razy przesiadać albo raz, także bardzo polecam. Dlatego też miałem reakcję tego pana. Miałem świadomość tego. Po prostu nie chcę przepisywać tego od nowa i tak dalej, ponieważ są tu w paru, że tak powiem, no, tych akapitach, po prostu zawarte różne formy. Nie, że tego, że ten bardzo
prostu zajeżdżają ludzie samochodami, to też ciężko im się dziwić w momencie, w którym jakby nie mają żadnego sensownego przystanku w granicy wzroku, więc po prostu jeżeli ktoś wozi gdzieś dzieci, ale do tych nowych wszystkich bloków na Zdunów przecież wprowadzają się ludzie z dziećmi, tudzież gdzieś tam młodzi jacyś ludzie albo młode rodziny, no to prędzej czy później nabędą samochód i choćby mieli go gdzieś tam pod gruszą sąsiada zostawić, no to tak będą robić i możemy tam remontować wszystko i się będą korki przez cały czas. No nie ma tutaj, widzimy potrzeby jednak praktycznie uzupełnienia tej mapie, tej komunikacji, tego regionu. Wobec tego na początek puszczamy, jakby ten powiedzmy balonik próbny, czyli puszczamy to pismo i sobie spokojnie wyegzekwujemy odpowiedź od pionu pana dyrektora Sawonia. I wtedy się proszę. Ja mogę zabrać głos, bo ja wiem, że to jest taki temat, który nas nie ominie, no bo wielokrotnie także już jakoś go dotykaliśmy. Ja bardzo proszę państwa radnych, zanim zaczniemy dyskusję na ten temat, może w kontekście odpowiedzi ze strony ZIKIT-u, no bo jeżeli to pismo tam trafi, to odpowiedź na pewno będzie, żebyśmy się zastanowili nad tymi właśnie propozycjami mieszkańca, który do nas skierował te swoje analityczne rozważania. Jakie są w ogóle możliwości na tym terenie? Byśmy po prostu nie wylali dziecka z kąpielą. Dlatego, że tutaj są takie propozycje, aby uruchomić linię, jak gdyby taką zamkniętą na terenie Worku Fałęckiego. Między innymi wymieniane tam są ulice przejazdu tego autobusu, ulica Zbrojarzy, Turonia, Szczelna, Zdunów. No, my znamy te ulice i ja oczywiście rozumiem, że są istotne problemy komunikacyjne, że to są pewne odległości, które trzeba pokonać, ale równocześnie jest to specyfika terenu i linia autobusowa w tym rejonie, to znaczy autobus poruszający się ulicą Turonia, Zbrojarzy, Zdunów czy też Pszczelną, wydaje mi się co najmniej wątpliwym rozwiązaniem komunikacyjnym, dlatego że te ulice są kompletnie nieprzygotowane do takiego ruchu autobusowego. Tam nie ma nawet możliwości manewrowania tym autobusem. Mamy problem ulicy Sielskiej. Nie tak dawno napisaliśmy nawet, ulica Sielska nie dla autobusów, prawda? No to chcemy jeszcze jeden taki problem mieć w większym zakresie. No ja przyznam szczerze, nie bardzo widzę takie rozwiązanie, no ale wszystko przed nami. No. W każdym razie warto te propozycje mieszkańca ulicy Zdunów prześledzić, zastanowić się nad tym, no i przygotować sobie stanowisko do dyskusji na temat, bo to jest temat, który nas nie ominie. Dziękuję. Czy są jakieś inne głosy jeszcze? Nie jest zdanie. Ale ja mam raz doświadczenie komunikatywne. Nie, ale jakby się skończyliśmy ten temat. Jeżeli nie ma głosu, to zamykam. Proponuję przegłosowanie tego pisma, czy podaję pod głosowanie to pismo, które niewątpliwie da nam stanowisko z ZIKIT-u w tej sprawie. Wiadomo, że ono nie rozwiąże tego, natomiast po prostu da nam pierwsze przybliżenie ewentualnego stanowiska z ZIKIT-u w tej sprawie. Dziękuję. Kto jest za pisma w tej treści? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Wstrzymujący zero, przeciwnego. Rozumiem, że pismo sformułujemy. Teraz kontynuujemy dalej punkt szósty, oświadczenie komunikaty. Proszę. Pan Marek. Na ostatniej sesji pytałem i był wniosek z komisji, kiedy pan zorganizuje spotkanie z panią redaktorą Szybowski, czy już jest to stanowisko, ponieważ będziemy ustalać za chwileczkę terminy komisji i chciałbym wiedzieć, czy jest już stanowisko zarządu. Muszę powiedzieć, że zostawiliśmy istotną kwestię przewodniczącemu i przewodniczący nie przekazał mi stanowiska w tej sprawie, a na zarządzie nie ma śladu omawiania tego problemu. Dziękuję. Tyle potrafię powiedzieć. Dobrze, tutaj odnosząc się do tego pisma oczywiście. Przepraszam bardzo, ja chciałem tylko powiedzieć tak, ale jeżeli mogę, zanim zacznie się dyskusja. Ja celowo państwu przekazałem to pismo wszystkim, żeby się państwo się na spokojnie z tym zapoznali. Natomiast po prostu, jeżeli mogę prosić, to bardzo chciałem prosić, ponieważ w momencie, kiedy pan, panie Marku, zacznie po prostu
pewne rzeczy wyjaśnić. Ja będę zobligowany do rozpoczęcia dyskusji. Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby dyskusja ta odbyła się najpierw w wąskim gronie komisji, bo komisja może sobie zwołać posiedzenie, może i wtedy przedyskutować pewne rzeczy, potwierdzić lub zanegować pewne rzeczy. Natomiast w tej chwili na gorąco, jeżeli mogę prosić, to wolałbym nie rozpoczynać tej dyskusji teraz, ponieważ ona ulegnie, znaczy jest niewątpliwie, ona nie będzie pozbawiona cech emocjonalnych i tak dalej. Ja z uwagi na to, że jestem, zostałem, jeszcze raz podkreślam, przez przewodniczącego zobligowany do przeczytania tego pisma. I w tym momencie by sytuacja wyglądała inaczej. Pozwoliłem sobie to zmienić i przekazać każdemu z Państwa to pismo, żeby każdy z Państwa zapoznał się w spokoju i potem zalegał zgodnie ze swoim, że tak powiem, stanowisko do tego pisma. Więc jeżeli mogę prosić bardzo pana, żeby nie rozpoczynać dyskusji na ten temat, przedyskutować tam na komisji, natomiast za jakiś czas wszyscy z Państwa będziecie mieli stanowisko na ten temat, mieli, bo się zapoznacie z tym pismem i wydaje mi się, że no, będzie to lepsze rozwiązanie niż w tej chwili w jakiejś takiej praktycznie, no, wskazywanie mnie na konieczność reakcji, jako że ja te sprawy znam. Bo z tego w tym momencie będę zobligowany do zajmowania stanowiska i to jest absolutnie bez przedyskutowania. No, apeluję praktycznie o to, żeby nie rozpocząć dyskusji na ten temat. Natomiast, tak jak pan zauważył, każdy dostał to pismo. Czyli nie ma tu żadnego, że tak powiem, chowania czegokolwiek pod stanowisko takie, które na pewno jest istotne dla tej sprawy, zostało sformułowane pisemnie i to pisemne stanowisko jest doręczone każdemu z radnych tego, znaczy tej komisji. Więc bardzo proszę, bardzo proszę o to. Panie przewodniczący. Oczywiście pana wola. Tak jest. W momencie, kiedy pan to pismo dał pierwsze tutaj na sesję, zamiast na komisji, tak jak pan prosi, żeby ten temat był poruszony. Przepraszam bardzo, jeszcze ja dokończę. Dostałem wczoraj. No to wczoraj też zostałem zrobiony. Pismo dostałem wczoraj i od wczoraj komisji nie było. Natomiast, tak powiedziałem, byłem zobligowany. Ja pewne rzeczy, że tak powiem, jestem zobligowany do wykonania, bo taka jest zależność służby. Dziękuję. Dlatego, tak jak mówię jeszcze raz, bo pan przerywa i wątek mojej wypowiedzi się był. Pan rozpoczął dyskusję, panie przewodniczący. Nie zacząłem dyskusji. Przedkładając to pismo teraz tutaj na Radę, pan rozpoczął dyskusję. Jeżeli państwo z zarządu chcieliście, żeby była rozmowa w gronie na komisji, ja uważam, że tak to powinno być. Najpierw to pismo powinno wpłynąć na komisję, na komisji żeśmy powinni podyskutować i ewentualnie to pismo powinno pójść na sesję. Stało się odwrotnie, że państwo żeście dali to pismo od razu na sesję, nie na komisji. Ja od kilku miesięcy proszę o spotkanie z panią redaktor w celu uściśnienia współpracy i sprecyzowania naszych wymagań komisji i pani redaktor, jakie my mamy w stosunku do pani redaktor oczekiwań. Na komisji żeśmy ustalili, że my nie będziemy pisać artykułów, bo od tego jest pani redaktor, która ma pensję i pani redaktor będzie artykuł pisać. Natomiast my na komisji będziemy ustalali tematy, które nas ewentualnie interesują. I na te tematy pani redaktor napisze artykuł. To jest raz. Dwa. Tutaj piszą, że ulotki, wycinki i wydruki fragmentów. I tam jeszcze reklamując usługi różnych. Nie ma. Ja skończę. Ja skończę. Ja chciałem, ale przepraszam bardzo. Panie radny, jako jestem swojego sprawa, ale mogę, że tak powiem, pewne rzeczy. Nie, panie przewodniczący. Prosiłbym bardzo, bo ja nie zgadzam z taką formą dyskusji. Znaczy, ja to skończę. Dyskusja wygląda w ten sposób, że ja panu nie przerywam i pan mi nie przerywa. Ja mam prawo panu przerwać. No nie mam zamiaru panu odbierać głosu, natomiast nie mam prawo panu przerwać, żeby doprecyzować pewną rzecz. Albo pan będzie przytaczał w tym momencie określone fragmenty tak, żeby nie dezinformować tych danych. Każdy ma przed sobą to pismo. Każdy ma przed sobą to pismo. Każdy to czytał i każdy wie. Więc jeszcze raz mówię, że my tylko jako komisja sygnalizujemy tematy, które byśmy chcieli, żeby były umieszczone w gazetce.
Tutaj jest napisane, że jest i pracuje nierzetelnie, chaotyczna, bez uwzględnienia całości koncepcji pisma. No ja nie wiem, jaka jest koncepcja pisma. Mi się wydaje, że koncepcja pisma to jest taka, że nasze pismo powinno być informacją o tym, co robimy. Dla przykładu wystąpienie tutaj w sprawie deweloperów powinno być ujęte w następnej temacie gazetki. I takie rzeczy powinny być ujmowane w pracach komisji komunalnej, jakie przychodzą pisma od naszych wyborców i odpowiadać na te tematy. Dla przykładu ulica Kościuszkowców. 300 ileś osób ze strony popierającej była, 100 ileś negujące parking, mówię to skrótowo, mówię, wszyscy wiemy, o czym mówię. Tak? I teraz tym mieszkańcom by trzeba było dać odpowiedź, tak? A na ten temat... No o czym my teraz rozmawiamy? Nie, bo rozmawiamy... Pan ma jeszcze półtorej minuty. Rozmawiamy o tym, co powinno być w gazetce. A na przykład to powinno być. Natomiast takie rzeczy jak, że ja zagrałem w piłkę i tam jeszcze kilka osób, no to jest jakaś zmianka, albo pan zastępca przewodniczącego tam był na jakimś pikniku i kiełbasę zjadł. To są rzeczy, które naszych wyborców mało interesują ich, bo wtedy tak bardzo wychodzi. Proszę, ja kończę. O to, żeby pan nie kłamał wprost. No ale to mniej więcej, pan nie kłamał. Bardzo proszę. To jest... Nie, proszę pana, proszę dobrze, się wyrażać ciśnie, bez pomówień. Proszę. I teraz... 10 minuty czasu. Dobrze, bardzo się cieszę. Teraz nie wpłynął ani jeden poza wywiadem z lekarzami, o którym tutaj mówię. Czyli, że my żadnych opracowań, żadnych materiałów pisemnych żeśmy do komisji, do pani redaktor nie dali. A przecież wszyscy wiedzą, że sam osobiście dałem mały artykuł o meczu KS Borek ze zdjęciami, który się miał ukazać, nie ukazał się. Dałem Było pismo, wystąpiliśmy o przyznanie pomniku przy przyrody Dębowi, tam gdzieś rosnącym, tak? Napisałem artykuł na temat zachęcający naszych mieszkańców, żeby wskazali nam dęby, które tutaj są takie stare i które byśmy ewentualnie objęli patronatem, żeby znikł w przyszłości, czy już teraz powstał pomnik przyrody. Było zrobione zdjęcie, wymierzone, przesłane też nie. Już to są surowce wtórne. No tak samo, był artykuł, były zdjęcia, była prośba, że jeśli są źle zdjęcia, to żeby zrobić. Także to nie jest tak, jak tutaj jest napisane. A tak jak powiedziałem, nikt tutaj z komisji nie jest grafomanem i nie będzie pisał następny. Tak, kończę. Jeszcze dwa zdania. Nikt nie będzie tutaj pisał artykułów tylko po to, żeby je po prostu wyrzucać. Teraz decyzja o zatwierdzeniu gazetki do druku. No ale jak sobie państwo wyobrażacie, no przecież to jest gazetka Rady Dzielnicy, więc komisja powinna przeglądać gazetkę przed jej wydrukowaniem. No ja sobie inaczej nie wyobrażam, żeby radni nie wiedzieli, co jest w gazetce i ja tutaj nie widzę w ogóle jakiegoś zarzutu. No tu pisze, że komisja nie ma decydującego głosu co do wyroku. No, ktoś to napisał chyba, tak? No? Dobrze, no ktoś to dopisał. Czemu teraz chwalę to pan mówi? Ale ja... Chwileczkę, ja mogę... Ja bardzo proszę, ponieważ minęły 3 minuty. Udzielam panu kolejnej 2 minuty na dokończenie wypowiedzi zgodnie, że tak powiem, z regulaminem. Bardzo proszę o... że tak powiem, sformułowanie swojej decyzji. Moja myśl do końca jest taka, że jest niedobrze, komisja nie ma nic i tylko ewentualne spotkanie z panią redaktor może sprawę uzdrowić. Nie wiem, dlaczego zarząd nie podaje terminu, w którym się możemy spotkać. No i to ewentualnie tylko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko pozwolę sobie sprostać pana wypowiedź, że znaczy pana nie tej wypowiedź, bo nie chcę się w ogóle do tego stosunkować, bo to jest po prostu bezsensowne. Natomiast chcę powiedzieć tylko jedno, że pismo było adresowane do pana osobiście oraz do Rady i Zarządu Dzielnicy. Ponieważ jest na pierwszym miejscu wymieniona Rada, po prostu państwo jesteście Radą, myśmy pozwolili sobie to Radzie przyznać. Dziękuję bardzo. No, ktoś chce jeszcze? Przepraszam bardzo. Nie mam o to pewności. Przepraszam bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, czy są jakieś informacje i świadomości posiedzeń komisji? 14 listopada o 18 polityka społeczna. 14-11 godzina. 18. Polityka społeczna. Edukacja o godzinie 19-14 listopada. Edukacja o godzinie 17.
Panie przewodniczący. Znaczy nie planujemy sesji 15. No bo wyraźnie przekazanego, ale za sesję 15 zrobimy tą sesję. Dzisiejszą. Następna sesja terminowa jest w listopadzie. Ale nie przewidujecie Państwo w tej chwili na razie, jeżeli te komisje jakoś dostosować. Jeżeli nie wpłyną papiery, jeżeli wpłynie jakaś WZ-ka, w tym momencie będziemy chcieli ten dostosować do WZ-ki. WZ-ka najwcześniej wpłynie. Kiedy Pani może wpłynąć WZ-kę? Jakaś za dwa dni, tak? Tak, ja będę muszę. Za dwa dni, wobec tego do tego WZ-ka dodana 14 dni. W tym momencie najbliższa. Może nie w piątek, bo w poniedziałek, bo tak to Ci wlecą 3 dni, to przepraszam, tak jak na poczcie. Ale ja chcę uchwały zawieźć, wnioski. Wobec tego, jeżeli będzie WZ-ka, która nas obliguje do terminu dwutygodniowego, wtedy zwołamy sesję, ale i tylko do rozwiązania określonych problemów. Nie przewidujemy innych. Czyli regulaminowa sesja normalnie. Normalny regulamin terminie w listopadzie. Następna komisja. Komunalna. Dobry, Mirek. Komunalna, przepraszam, bo równocześnie. 15. To jest młodszy. Jerzy, proszę Cię bardzo. Tak, 15 o 19. 15 to jest piątek, tak? Tak. Piątek, 14 do 15, 11, tak. 11, godzina 19. 15, 11. Tak. Godzina. Ewa 14. 19, tak? 19. Tak. A Wiktor też? Nie, w październiku się spotykamy 30, jeżeli, chyba że nie będzie materiału. Prosimy o zmianę terminu, bo to wyjeżdżamy, a w październiku komisja już była, więc nie ma, więc po co? Można pan przewodniczący? To zaczekaj. Komisję wnioskuję jeszcze raz. Jeszcze raz. Prawdopodobnie mogą dojść WZ-ki. Czyli na sygnał. Mogą się wstrzymać. Wiktor, to na sygnał. Nie będzie na początku. Dobrze, możemy tak zrobić. Znaczy, na pewno nie będzie po pierwsze. Na pewno nie będzie jutro. Czyli komisja z 9 zostaje odwołana, żeby nie było wątpliwości. Proponuję ustalić termin po poniedziałku. Dobrze, możemy się umówić na razie bez żadnego terminu. Będzie informacja, jak przyjdą materiały, bo pan jeszcze dużo tego spływa. Jeżeli przyszły materiały, wtedy komisja infrastruktury będzie zmuszona się zebrać. Będzie jeszcze prawdopodobnie w październiku i należy się przygotować. Faktycznie, przepraszam, komisja bezpieczeństwa. Października. Poprzez na Przekazałem nasze uwagi panu operatorowi, który odpowiedział mi, że sezon grzewczy zaczyna 15. Nie wiem za bardzo, z czym to jest związane, bo to wyczyja się zawsze od 15. Ale to jest inaczej. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Jeżeli nie ma... Ja jeszcze komisję decyzyjną zgłaszam 14 o godzinie 17. 10. 14 o 11. 14 o 11 17 19 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